z filmu Prosiaczek i Przyjaciele, piosenka w wykonaniu Ani Jurksztowicz, wcześniej Carly Simon. Tak, w oryginale. W oryginale. Ja po niej to śpiewałam, tutaj na polską wersję wykonałam. Disneyowska produkcja. Jak będzie jakaś propozycja tego typu, to myślisz, że jeszcze byś się podjęła czegoś takiego? No tak jak rozmawialiśmy, jest to tak ważne, że właściwie bardzo dużo zostaje. Cokolwiek robimy, to liczy się to, co zostało. No tutaj widać, że jest... Jest oddźwięk. Jest oddźwięk, tak. Mam kilka pytań od naszych widzów, bo na Facebooku była informacja, że będziesz. Tutaj trochę o filmach, ale o filmach bardziej dla dorosłych, bo... Ale umówmy się, no, nie pornograficznych. Tych, którzy bardziej dorośli, którzy oglądają. No bo wiesz, w świecie, kiedy można handlować spokojnie muzyką, to nawet w takich możesz występować, nie wiedząc można o tym. Można występować i można znaleźć tam swoje piosenki. No tak, no tak. A moja piosenka Zmysły tak? została wybrana przez magazyn Film. Ona była, ilustrowała scenę z filmu w filmie King Size, gdzie Kasia figura leży nieubrana, zupełnie, a po niej krasnoludek chodzi, więc a ja tam w tle śpiewam. Zmysły Pred. Tak, i to jest piosenka, która jest najbardziej erotyczną w polskim kinie. No proszę. Została właśnie. Czyli dla dorosłych. Czyli dla dorosłych. Tak. Ma pani w swoim dorobku, pisze Weronika z Krakowa, piosenki do filmów Matki, Żony, Kochanki, Na dobre, na złe, King Size, to, o czym mówiliśmy. Czy piosenkę do filmu nagrywa się jakoś inaczej? Czy trzeba zwrócić uwagę przy takim utworze na coś innego niż przy nagraniu normalnie piosenki na płytę? No, ta piosenka przeważnie funkcjonuje z filmem bardzo przez wiele lat i się kojarzy. No nie można powiedzieć, że to jest, nie jest to muzyka taka zaprogramowana, ale na przykład tak jak przy filmie Rancho, bo też śpiewam do Rancha. Dokładnie. Uwielbiam tą piosenkę śpiewać na koncertach, no i oczywiście jest to tak dobrze wypromowany utwór przez telewizję, że zawsze żre. No właśnie, bo to są utwory, które stają się wielkimi przebojami. Tak. Jeżeli piosenka jest serialu, serial jest nadawany raz albo kilka razy w tygodniu. Czy na dobre i złe, no po prostu wszyscy znają na pamięć, także tak. To jest absolutnie coś innego, no bo nie jest to, tak jak powiedziałam, taki samoistny produkt, ale on funkcjonuje razem z filmem, ale to chyba dobrze właściwie. Dobrze, ale tylko się zastanawiałem też, czy to jest tak, że na przykład gdyby była propozycja piosenki, która nie jest bezpośrednio w twoim charakterze muzycznym, ale byłaby do jakiegoś filmu i z tym filmem związana, czy zdecydowałabyś się na coś takiego? Bo jednak i w Na dobre i na złe słychać jakiś charakter piosenek, które wcześniej wykonywałaś, prawda? Nie wiem, to bym musiała rozpatrzyć tą propozycję osobno. Tak, indywidualnie. Osobno. To dla tych, którzy mieliby takie propozycje, trzeba wysyłać. Nie wiem, bo po prostu bezpośrednio. Każdy utwór musisz najpierw. Na razie nie było tego typu dylematu, że. Nie, właściwie nie. No, może dlatego, że ja też jestem często współproducentem muzyki, więc no już wiem, co mogę sobie zaproponować. Właśnie, firma Sea Music. Produkuje też różne wydarzenia artystyczne no płyty. Wzięłam się też za produkcję wydarzeń i różnych związanych z muzyką rzeczy, typu właśnie muzyka filmowa. No to właśnie się między innymi wiąże z tym, żeby móc mieć więcej do powiedzenia w produkcji. Decydowanie. W decydowaniu, wybieraniu. Boże. Tak, to jest... podstawa. Masz wspaniałego syna, który jest muzykiem, który zrobił genialny remix dla Beyoncé i jeszcze dostał wyróżnienie w tym całym konkursie i było o tym bardzo głośno. Wygrał konkurs. Wygrał, no. Nazywajmy po imieniu dokładnie, żeby było wiadomo. Czy nie myśleliście o tym, żeby wrócić do tamtych piosenek i żeby zrobić coś, żeby na przykład nie tylko dla Beyoncé zrobił jakiś remis, ale żeby dla ciebie z tych piosenek właśnie takie jak Stan Pogody, jak Przenikam, jak Wideo Dotyk, które były naprawdę, miały świetny potencjał, taki taneczny. Dokładnie te utwory, które wymieniłeś, to Radzimir właśnie mi też na ten temat często mówi, żebyśmy zrobili... Suszy. Tak, tylko musimy najpierw zrobić technicznie jakoś to ogarnąć, dlatego że nie mamy samego wokalu z tamtych nagrań. No wiadomo, to było bardzo dawno temu i nie mamy, tak jak na przykład do Beyoncé, on miał samą linię melodyczną i mógł zrobić wszystko od początku. Przepraszam, linię wokalu. Wokalną. Tak, linię wokalu z chórkami. Tak teraz absolutnie nie dysponujemy takim materiałem. Więc wpadliśmy na szatański pomysł, że ja to po prostu nagram. Od początku. Tak, od początku. I jeżeli te nagrania się powiodą, my uznamy, że się to rzeczywiście nadaje do tego, że one będą imitować tamte stare moje nagrania, no to mam nadzieję, że będą fajne remiksy. W wielu przypadkach wykonawcy właśnie w ten sposób
jeszcze raz nagrywają te stare utwory, bo rzeczywiście lata 80. to były szerokie taśmy, wieloślady. No nie ma możliwości wyjęcia samego wokalu, ale jest szansa, że się nauczę tak samo i zaśpiewam jeszcze raz. No albo jeszcze lepiej. No inaczej na pewno, bo jednak mam nadzieję, że ja się trochę też zmieniłam. Nie jestem wciąż taka sama. No właśnie, jak się tak ogląda te niektóre nasze wizerunki z lat 80., to się patrzy, to były jednak inne osoby, które się ogląda w telewizji. Ja przynajmniej tak mam coś takiego. Ja też mam takie podejście, że to jednak jest inna osoba. Płyty są bardzo ważne, takie płyty mamy do rozdania dla Was. Płyta ze złotej kolekcji Anny Jukrztowicz. Ja ją pokażę po piosence. Płyta z największymi przebojami, te wszystkie, o których mówiliśmy, plus jeszcze wiele, wiele innych. Zadamy pytanie, trudne czy łatwe? Trudne. Trudne, tak, dobrze. Tak. No dobrze, w 1992 roku Ania Jukrztowicz wystąpiła na festiwalu w Opolu, zdobyła nagrodę. Z jaką piosenką zaśpiewała wtedy podczas koncertu premier? Wysyłajcie odpowiedzi prawidłowe najlepiej na adres paweł@tvdisco.pl. Płyta do Was dojdzie wtedy, jeżeli taka odpowiedź do nas dotrze. Aniu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie w TV Disco. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wiem, że jesteś osobą zajętą. Jak tylko będziesz miała coś nowego, to koniecznie przekazuj nam. Jeżeli będą te remiksy, które Jimmy przekaże, wykona i będą już gotowe z tymi nowymi wokalami, to koniecznie powinny mieć teledyski i być powinny pokazywane w TV Disco. No bardzo bym chciała, żeby tak było. Trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję raz jeszcze. Dzięki. Do zobaczenia, a dla Was Zmysły Precz w specjalnej wersji z koncertu Ania Jukrztowicz.